No to od czego zaczynamy? Zróbcie dla mnie tort. Duży i pyszny. Bułka z masłem. Jasne. Uwielbiam torty. Co prawda nigdy wcześniej ich nie robiłam, ale chyba nie ma w tym nic trudnego. Zwłaszcza, że biszkopt już mam. Na początek nałożę na niego bitą śmietanę. A następnie dodam trochę skittlesów. Już wygląda świetnie. Teraz powtarzam wszystko jeszcze raz. To jest przepyszne połączenie, więc będę na przemian dodawać bitą śmietanę i skittlesy. Chcę tego spróbować. Jakie pyszne, wiecie co? Muszę spróbować samego tortu. Om nom 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 nom. W takim tempie nic nie zostanie dla Ginny. A ja zrobię tort w nietypowym kształcie. Będzie wyglądał jak tampek. Jako formy użyję wkładki do butów. Okroję biszkopt tak, żeby pasował. Teraz pora na krem, którym posmaruję cały tort. A w uzyskaniu odpowiedniego kształtu pomoże mi masa cukrowa. Im więcej dekoracji, tym fajniej. No coraz bardziej przypomina to trampek. Spójrzcie. Cuda na kiju. Kto chciałby jeść tort w kształcie buta? To nieapetyczne. Co wszyscy lubią najbardziej? Jabłka. Zrobię torcik w kształcie jabłuszka. Trzeba troszkę podciąć biszkopt. Tak, żeby miał formę kuli. A teraz nadamy temu odpowiedni kolor. Biorę kilka tabliczek czerwonej czekolady, roztapiam ją i polewam nią tort. No jak pięknie się błyszczy! Cudownie! Jestem zadowolona! Pięknie! Najważniejsze to, żeby był pyszny, jak mój! Ojej, jak to? Wszyscy już kończą swoje wypieki, a ja przez przypadek zjadłam swój! Co teraz? Mam plan. Obleję to, co zostało Nutellą. Tym sposobem kształt, który u mnie powstał, będzie idealny. Bo zrobię tort w kształcie kupy. To będzie mega zabawne. Znacie te oczka? Mistrzostwo. Ale jaja. Jaja? To obrzydliwe. Ginny, wybieraj, który tort jest najlepszy. Wszystko wygląda tak pysznie. Zacznę od tortu szefowej kuchni Elis. Nigdy wcześniej nie widziałam ciasta o takim kształcie. Wygląda bosko. Mam nadzieję, że będzie pyszne. Jest niesamowite. A w następnej kolejności spróbuję tortu babci. Wygląda cudownie. Miam, miam, miam. Ten też jest super. Britney. A ty jak zwykle. Ale ubaw. Twój tort wygląda mega zabawnie. No to spróbujmy. Pyszny. Nawet nie wiem, komu przyznać zwycięstwo. Wygrana należy do wszystkich. Co? Hurra! Warto było się starać. Tym razem mam ochotę na kakao. Mogę to zrobić. Zacznę od Nutelli. Tylko najpierw sama jej spróbuję. Pyszka. Zaraz znowu wszystko zjesz. I dlaczego Nutella? To miało być zwykłe kakao. To może być lepsze od klasycznego Nesquika. Wystarczy wsypać proszek do mleka i poczekać, aż się zagotuje. Gotowe. Czekam. A w międzyczasie będę robić na drutach. Spójrzcie, jakie rzeczy mogę wyczarować. To sweterek na kubeczek, w którym będę podawać kakao. O, no właśnie, kakao! Prawie wykipiało. Dobrze, że w porę sobie o nim przypomniałam. Z
Spójrzcie, jakie to piękne. Ginny będzie pić ciepłe kakałko i lubować się sweterkiem. Pięknie. A do tego dwa pierniczki. No i pianki. Piękne, tylko że Nesquik to pójście na łatwiznę. Czekolada Toblerone to co innego. Trzeba ją rozpuścić w mleku. Dokładnie mieszamy. A teraz biorę syrop czekoladowy i nalewam go do słoiczka. Za pomocą takiej oto trzepaczki rozprowadzę syrop po ściankach słoika. Będzie ładniej. Lepiej połączy się z mlekiem. Jeszcze jedna warstwa. Troszkę śmietanki i innych smakołyków nie zaszkodzi. Im więcej, tym lepiej. Ale pyszny krem czekoladowy! Po prostu nie mogę się opanować! Chwila! Z czego ja zrobię kakao? Nie mam już ani kropli. Wiem. Naleję mleka do słoika. I dobrze wymieszam. No to trzęsiemy. Udekoruję to piankami. Im więcej marshmallow, tym lepiej. I jeszcze więcej pianek. Zgadzam się, dobrego nigdy za wiele. Ginny, nadszedł czas, abyś zdecydowała, kto wygra. Wybieraj. Jestem w szoku. Nigdy wcześniej nie widziałam takiego kakao. Najpierw spróbuję napoju Britney. Uwielbiam Nutellę i marshmallow. Mniam. Następne będzie kakao od babci. Jak zawsze zamieniła zwykłe kakao w coś nierealnie pięknego i rozgrzewającego duszę. Piernikowe ludziki są niesamowite. I kakałko też. A szefowa kuchni Alice zrobiła coś niesamowitego. Takiej wieży smakołyków wcześniej nie widziałam. Ostrożnie. Ojej! O nie! Rozsypałam wszystko! Szkoda. Napiję się kakao babci na pocieszenie. Wygrywasz. Ja? Cudownie, bo bardzo się starałam. Teraz mam ochotę na coś bardziej konkretnego. Na przykład frytki. Nuda i łatwizna. Zaraz się zrobi. Najpierw trzeba pokroić ziemniaka na kawałki. Użyję do tego tej oto katany. Chcę, żeby wszyscy zobaczyli, co potrafię. Następnie ziemniaki trzeba ugotować, a potem wrzucić do blendera. I przerobić na pire. Teraz trzeba dodać troszkę mąki. Wyjdzie z tego ciasto ziemniaczane. Następnie należy je rozwałkować i wyciąć kółka. Zaraz zobaczycie, co z nimi zrobię. Tego już nie potrzebuję. Ej, uważaj! Będzie mi tu ciastem rzucać! Patrzcie na to. Zrobię z tego wesołe buźki. Właśnie tak. I wrzucam do gorącego oleju. Sami widzicie, to jest o wiele lepsze niż zwykłe frytki. Jeszcze keczup i gotowe. Ej, skąd te śmieci? Ojej, przepraszam. Po prostu zaczęłam obierać ziemniaki, a pomaga mi w tym wiertarka. Mamy to. Teraz ziemniaki trzeba pokroić na kawałki, a zrobię to z pomocą specjalnego urządzenia. Smażymy i można wykładać na talerz. Oczywiście nie obejdzie się bez sosów. Jeśli fryteczki są sukienką, to ketchup, majonez i musztarda tworzą całą resztę tej szlachetnej damy. Wyszło bardzo ładnie. Moja wnuczka to na pewno doceni.
Jestem prawdziwą artystką. Ale przypał! Zaraz wam pokażę, jak się gotuje. Po pierwsze, nie oszczędzajcie na oleju. Najważniejsze, żeby na patelni nie było żadnych śmieci. Wsypuję ziemniaki. O, tak. Ojej. A żeby na mnie nie pryskały, założę specjalną maskę. To genialne rozwiązanie. Skąd się wzięła ta mucha? Muszę się jej pozbyć. Chodź tu. O, rety. To bolało. Jasny gwint. Moje frytki się spaliły. Co teraz? Zostałam z niczym. Nie denerwuj się. Zjedz sobie coś. Dzięki, babciu. O, to jest takie dobre. Babciu, daj mi te cukierki. One wyglądają jak frytki. Poleję je syropem truskawkowym i dam je Ginie. Genialny pomysł. Dzięki, babciu. Próbuj, kochana. Znowu wszystko wygląda czadowo. Tym razem zacznę od frytek babci. Okej. Próbujemy. Smakują jak zwykłe frytki. Chociaż smaczne. A co przygotowała szefowa kuchni Elis? Ale sympatyczne śmieszki. Są bardzo smaczne. A Britney przygotowała dla mnie coś niezwykłego. To nie przypomina frytek, ale wygląda pysznie. Mniam! Ale odlot! To jest najfajniejsza rzecz, jaką jadłam. Słodkie frytki. Britney, wygrałaś! Słyszałyście to? Wygrałam! Hurra! Zaczniemy od czekolady. To znaczy, chcę tort w kształcie tabliczki czekolady. Nietypowo, ale się zrobi. Oczywiście. O tak! Zrobienie ciasta w kształcie czekolady jest bardzo proste. Muszę tylko wyciągnąć z plecaka cały stos różnych batonów, które mam. To chyba wszystko. Na początek oczywiście pozbędę się wszystkich opakowań. Tego nie potrzebujemy. Tego też nie. Co to za zachowanie? Dlaczego śmiecisz i obrzucasz nas papierkami? Przepraszam, po prostu mnie poniosło. Zrobię z tych czekoladek jedną gigantyczną. To będzie arcydzieło. Britney, spokojnie. Czym jesteś taka podekscytowana? Bo wpadłam na genialny pomysł, babciu. A teraz za pomocą suszarki... Aj! Roztopię te batoniki, żeby się połączyły w jeden duży. Zobaczcie, świetnie mi to idzie. Gotowe. Super. Gotowe? To tylko góra czekolady. Nie, no ja zrobię coś bardziej interesującego. Najpierw wleję Nutellę do foremki, a następnie dodam do niej różne owocki. Dzięki temu będę miała pyszne i różnorodne czekoladki. Myślę, że to świetny pomysł. Trzeba tylko sprawić, żeby Nutella zastygła i można podawać. Odniosę to do lodówki. Babciu, to naprawdę fajny pomysł. Też chcę zrobić coś z kremu czekoladowego. Ale mam go tak dużo, że nawet nie wiem, który wybrać. No, ten regał to miód na moje serce. Myślę, że wezmę różowy krem... KitKat. Wspaniale. Następnie rozprowadzę go w foremce w kształcie jajka. Dzięki temu zrobię kinderka własnej roboty. Kilka sprawnych ruchów. I voilà. Możemy zamrażać. Zrobię to za pomocą ciekłego azotu. Cudownie. Gotowe. Można wyciągać z foremki nasze jajko. O tak, wyszło niesamowicie. Teraz muszę odciąć jego górną część. A następnie wypełnić jajko różnymi kremami czekoladowymi. Im będzie ich więcej, tym pyszniej. Po napełnieniu czekoladowego jajka musimy je zamknąć i ozdobić.
właśnie w ten sposób. Jaki piękny jednorożec mi wychodzi. Pozostało go tylko udekorować kwiatkami i można podawać. Arcydzieło! Jestem zachwycona swoją pracą. O, babciu, też masz wszystko gotowe. Zgadza się. Moje czekoladki z owocami są gotowe. Lindsay, czas wybrać, kto zrobił najlepsze czekoladowe danie. Wow, wszystko wygląda bardzo apetycznie. Myślę, że najpierw spróbuję tej czekoladowej mieszanki od Britney. O tak, to jest pyszne. Uwielbiam wszystkie te batoniki. A teraz spróbuję te nierealnie piękne czekoladki od babci. Mają w sobie mnóstwo owoców. Super! I smakują rewelacyjnie. Dobrze. Pozostało jeszcze spróbować tego najsłodszego jajka od szefowej kuchni Mandy. Jest zarówno piękne na zewnątrz, jak i w środku. Myślę, że to na bank będzie przepyszne. O tak! Zanim mówiłam! Przepraszam, ale to najlepsza rzecz, jaką jadłam. Szefowo, gratuluję wygranej. Ojej, no miło mi. Tym razem chcę czegoś trudniejszego. Upieczcie dla mnie gofry. Oj, a jak się je robi? Nawet nie wiem. Gofry? To najłatwiejsza rzecz na świecie. O, to interesujące. Można zaczynać. Najpierw musimy zamieszać ciasto. Do tego będziemy potrzebować mąki, jajek. Myślisz, że mnie pokonasz? Wcale nie. Mam dużo więcej doświadczenia. Pozostało tylko wymieszać ciasto. Twoje doświadczenie to nic w porównaniu z moją kulinarną praktyką. Babciu, będziesz mieszać ciasto ręcznie? A ja mam do tego specjalną maszynę. Poradzi sobie o wiele lepiej niż ty. I na pewno o wiele szybciej. No i gotowe. Pozostało tylko wlać ciasto do gofrownicy. Ja też wlałam ciasto do gofrownicy. I bez jakichś tam gadżetów. Naprawdę kłócicie się o ciasto? A zresztą nie trzeba robić gofrów z ciasta. Ja zrobię gofry z gumy. To jest o wiele fajniejsze. Wystarczy włożyć rolkę Huby Buby do gofrownicy. Najważniejsze jest to, żeby pokrywka dobrze się domknęła. Ej, domknęła! No dalej. No, od razu lepiej. Oj, wrzysnęłyśmy. Moje gofry są gotowe. Moje też. Mnie też się udały. Patrzcie, to naprawdę gofry o smaku gumy balonowej. Nie można ich połknąć, ale można ich posmakować. A jeśli posmaruję je z wierzchu syropem, to będzie totalny sztos. Cudownie. Co za kolory. A wy czym będziecie dekorować gofry? U mnie standardowo. Owoce i syrop klonowy. Sprawią, że gofry będą zarówno pyszne, jak i piękne. Ojej, no jak apetycznie to wygląda. Aż mi ślinka cieknie. A ja zamienię moje gofry w tęczę. Użyję kolorowych barwników spożywczych o smaku cukierków. Właśnie nimi pomaluję gofry w potrzebne mi kolory. Każde moje danie jest nie tylko pyszne, ale też nierealnie piękne. Pozostało tylko ułożyć tęczę i dodać chmurki. A dokładniej bitą śmietanę. Posypiemy kolorową posypką i można podawać. Jednym słowem, arcydzieło. No to Lindsay, wybieraj zwycięzcę. Jakie wszystko jest piękne! Tęczowe gofry chcę zjeść jako pierwsze. Są bardzo kolorowe i naprawdę przyciągają uwagę. Poza tym są bardzo smaczne. Zarówno piękne, jak i pyszne. Następnie spróbuję gofrów od babci.
Są z owocami, a ja uwielbiam owoce. Ekstra! Zostało już tylko spróbować ostatnich. Wow, jaki piękny kolor! Czad! I taki pyszny syrop! O jacie! To gofry o smaku gumy balonowej! To znaczy, że można z nich również nadmuchiwać balony! Odlot! To nie tylko ładne i pyszne, ale też bardzo oryginalne! Zasłużone zwycięstwo! Hurra! Od razu wiedziałam, że pomysł z Hubą Bubą wypali! Dobrze. Chcę tort. Kto zrobi smaczniejszy, ten wygrywa. Zrobi się, moja droga. Najpierw potrzebuję masła orzechowego. To będzie pyszne nadzienie dla mojego tortu. Żeby wygrać w challenge'u, trzeba wykazać się wyobraźnią. Dlatego ja zrobię tort w kształcie apetycznego kurczaka z grilla. Ojejku, już na samą myśl o grillowanym kurczaku cieknie mi ślinka. Muszę teraz polać biszkopt masłem i okleić go mastyksem. Tak, żeby wyszła idealna skórka. Cudowna. Ale będzie wyglądać jeszcze lepiej, kiedy posmaruję ją miodkiem. To sprawi, że skórka będzie błyszcząca i złocista. Trzeba go tylko dokładnie rozprowadzić pędzelkiem. No i oczywiście podpiec. Babcia lubi dodać troszkę ognia do swoich dań. Teraz mój torcik wygląda wspaniale. A czemu pachnie spalenizną? Drogi! Pora stworzyć niesamowite arcydzieło, którego jeszcze świat nie widział. To będzie super ekstra mega piękny tort z tęczowym nadzieniem. Szefie, przepraszam, że ci przeszkadzam, ale czapka ci się pali. Nie szkodzi, prawie zapomniałem o kremie śmietankowym. Dziękuję za ostrzeżenie, babciu, ale takie drobiazgi jak płonąca czapka mnie nie zatrzymają. Krem nałożony, a teraz muszę go porządnie rozprowadzić. Idealnie. Brakuje tylko barwnika. O ile wiem, ulubiony kolor naszej dziewczynki to zielony. Dlatego zacznę od niego. Następnie dodam żółty, żeby zamienić ten cudowny deser w arbuza, który tonie w pnączach. Ale łatwy etap! O nie, wszyscy już kończą swoje torty! A ja jeszcze nawet nie zacząłem! No! Okej, nie, 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 ten się nie nadaje, ten też nie. A ten jeżyk będzie idealny. Siostrzyczce na pewno się spodoba. Mam już biszkopty. Muszę tylko polać je bitą śmietaną. Dam więcej. A teraz połamię czekoladę i dodam batoniki Twix jako igły. A oczy i zęby zrobię z żelków. Moja siostra je uwielbia. Ja też. Chyba gotowe. O nie! To nie jest żaden jeż. To prawdziwy potwór. Och, kurczę, muszę wymyślić coś innego. I już wiem co. Muszę po prostu zamówić tort w necie. Czemu od razu na to nie wpadłem? O, jak szybko! Dziękuję. Ale ogromny tort w kształcie burgera. Spójrz, babciu! Tort jest piękny, ale niedomowy. Jesteśmy gotowi. Arbuz, kurczak i burger? A, już rozumiem. To takie pomysłowe kształty tortów. Zacznę od burgera. Ile tu jest warstw i jaki przyjemny zapach. Smakuje mi. Naprawdę super. Bardzo mi się podoba. Ale mam przed sobą jeszcze dwa torty. Teraz spróbuję kurczaka. Wow, ma nawet jadalne skrzydełka. Czuję masło orzechowe. Ekstra. Ciekawe, czy ten arbuz jest tak samo słodki jak ten prawdziwy. Ojej, ale piękny. Ile tu jest smaków. I truskawka, i pomarańcza, i pistacje. Rewelacja. Kogo mam wybrać? Już wiem, wygrywają wszyscy. Hurra! Ale cudownie. Gratuluję, kolego. To dopiero chwyt. Przygotujcie mi tym razem jajka. Co łatwizna. Nawet ja umiem robić jajka sadzone. Jakie to zabawne. Tak przy okazji zobaczcie, co potrafię. Ojej, mój wnuczku, brawo. Oj. No tak, skoro jedno jajko się rozbiło, to trzeba rozbić też drugie. A następnie po prostu wyjąć skorupki. Włączyć kuchenkę i poczekać, aż jajka się usmażą. A dopóki czekam, mogę sobie pograć na telefonie.
Na twoim miejscu lepiej bym patrzył i się uczył, jak rozbijają jajka prawdziwi profesjonaliści. Najpierw oddzielam żółtkę od białek, a potem porządnie je ubijam. Masz bardzo fajną trzepaczkę, szefie. Dziękuję, wiem. Następnie kładziemy odwrócony talerzyk na patelnię i polewamy dookoła białkiem. Tej sztuczki nauczyłem się we Francji. Jak tylko białko się usmaży, to robimy tę samą sztuczkę, tylko z miską i żółtkami. Za każdym razem biorę naczynie o mniejszej średnicy, żeby stworzyć niesamowity wzorek. Szefie, moim zdaniem to zbyt skomplikowane. Babcia ma swój przepis sprawdzony przez lata. Najpierw ugotuję jajka w gorącej wodzie. Następnie je obiorę i nadam im jakiś fajny kształt. Będę do tego potrzebować szpikulców i troszkę folii spożywczej, żeby zrobić taki oto szaszłyk z jajek. Już wkrótce dowiecie się po co. Ojej, chyba coś się pali. Wnuczku, zapatrzyłeś się na grę, zobacz, masz tu pożar. O rany! Nie, co robić? Moje jajka się spaliły. Kurczę, już tego nie uratuję. Chociaż chwileczkę, mam pomysł. Jeśli mojej siostrze nie spodoba się smak, to może spodoba jej się dekoracja. Dodam troszkę keczupu, no i od razu lepiej to wygląda. Co powiesz, babciu? Nieźle. Żeby przegrać, danie powinno być nie tylko ładne, ale i jadalne. Spójrzcie, jakie piękne kwiatuszki mi wyszły i jak cudownie wyglądają na tej zielonej sałatce. Babciu, według mnie kiełbaski są o wiele bardziej apetyczne. Oj, smacznego, kochana. Wow, ale super! Ojej, a co to jest? Pachnie spalenizną. Nie, nie będę tego jadła. O wiele ładniej wyglądają te zabawne kwiatuszki z jajek, które przygotowała babcia. Są nie tylko urocze, ale i smaczne. O tak, podobają mi się. A teraz spróbuję danie od szefa. O rany, jaki ciekawy omlet. Przypomina pizzę. Ale dobre. A z kiełbaską będzie jeszcze lepsze. Dziękuję, szefie. No dobrze, czas wybrać zwycięzcę. I będzie nim babcia. Kocham cię. O la la, załatwiłam cię, szefie. Uwaga, uwaga. Waszym kolejnym zadaniem będzie przygotowanie dla mnie galaretki. Już zaczynam. Najważniejszym składnikiem każdej galaretki jest żelatyna. No i oczywiście trzeba pamiętać o cukrze. Zalewamy to wodą i dokładnie mieszamy za pomocą mojego super ekstra mocnego miksera. Kolejnym etapem jest dekoracja. Rozdzieliłam żelatynę na 7 części i do każdej dodałem inny barwnik we wszystkich kolorach cęczy. Pora to wszystko wlewać do foremki. Najpierw idzie kolor fioletowy, a jak tylko warstwa zastygnie, dodajemy kolejne kolory. Wspaniale, szefie, babcia też ma foremkę, ale zamiast cukru użyję tego aromatycznego truskawkowego dżemu, który zrobiłam samodzielnie. Potem doleję troszkę wody, no i żelatynę. Zgadzam się z tobą, szefie, bez tego składnika nie da rady. Oj, a sik! O kurczę, nic nie widzę. Gdzie się podziały moje okulary? O, to foremka. Odniosę ją do lodówki. Tylko muszę jakoś się do niej dostać. Ale gorąco mamy w tej kuchni. Będę musiała otworzyć okno, żeby troszkę przewietrzyć. Ola Boga, czemu zrobiło się tak zimno? Pewnie lodówka jest już blisko. Nie umiem robić galaretki, więc nie będę potrzebować żelatyny. Ale wiem, co zrobię. Mam tu paczkę żelkowych misiu. Ekstra. Zaraz szybko coś wymyślę. Żeby przyszło do mnie natchnienie, obowiązkowo muszę zjeść kilka żelków. O rany, ale pyszności. Żołnierze, baczność! A teraz padnij. Spokój, tylko spokój, już do was biegnie wsparcie. Ale super! Moja autorska galaretka jest prawie gotowa. Muszę tylko nasypać misiów do środka. Wow, ale odlotowo mi to wyszło. Zobaczymy. O tak, perfekto. Założymy się, że to najlepszy tort z żelków, jaki kiedykolwiek widzieliście. Pozostało go tylko zdobić.
Tu dam świeżutkie jeżyny i pyszny kremik. Ojej, gdzie ja jestem? Babciu, zgubiłaś okulary? Poczekaj. Proszę, oto twoje zapasowe, trzymaj. O, dziękuję, moi drogi. Co ja bym bez ciebie zrobiła? Co to za liście? Chodź, babciu, zaprowadzę cię na twoje miejsce. Dziękuję bardzo. O rany, szefie, przeszedłeś samego siebie. Ale jestem pewna, że moja galaretka też spodoba się naszej dziewczynce. Proszę, smacznego, kochaniutka. Wow, normalnie szaleństwo. Ojej, babciu. Czy to okulary w galaretce? No. Przepraszam, ale nie będę tego próbować. A ten tęczowy torcik zjem z przyjemnością. O tak, piękny, aromatyczny i w smaku prawdziwa rewelacja. A co przygotował dla mnie mój braciszek? O rany, ile żelkowych misiów. O tak, uwielbiam je. Mogłabym jeść je od rana do wieczora. Braciszku, wygrałeś. Kurczę, jakiś brat wygrał. Co, brat? To przecież ja! Hurra! Brawo ja!